Witajcie. Jestem Archaniołem. Zwą mnie Michał. Michał Anioł. Michaello. Angelo. Ja istnieję w każdym z was. Istnieję, ponieważ jestem rdzeniem kreacji, jednym z wielu filarów świątyni życia. Obok mnie jest Uriel. Obok mnie jest Rafael. Obok mnie jest Sofia, Izyda, Jeszua i wielu innych. Jesteśmy tym, co zwie się zakonem Arki. Arki Przymierza, która jest obecna w waszej religijnej opowieści o tym, jak Noe zebrał esencję życia do Arki, by przetrwała wśród potopu oczyszczenia, jaki miał miejsce na tej planecie wiele setek tysięcy lat temu. Jestem Archaniołem, to znaczy, że jestem archetypem anielskiej energii. Tych archetypów jest dokładnie 144 tysiące. Tak, 144 tysiące. Nie znacie większości z nich. Znaczy, nie znacie ich mentalnie, ale są one podwaliną waszej psychiki. Tak, fundamentem istnienia psyche ludzkiej duszy. Duszy obecnej w każdym stworzeniu, które istnieje, istniało i istnieć będzie. Istnieć będzie. Tak. Przybywam do was za pośrednictwem głosu tegoż człowieka, który jest pełen pasji, aby dzielić się tym, co piękne i mądre. Tym, co jest prawdą. Prawdą prawdziwą, a nie zmyśloną. Przybywam, aby opowiedzieć wam pewną historię. Historię z życia wziętą. Z życia wziętą każdego z was. Drodzy przyjaciele. Droga rodzino. Chociaż może słowo rodzina nie jest odpowiednie, ponieważ rozumiecie je inaczej niż ja, Michał, niż ja, Rafael, Uriel, czy wielu innych. Chciałem więc wam wyjaśnić, jak to wszystko działa i na czym polega. Słuchajcie uważnie, ponieważ z tym, co mówię, nie płyną tylko słowa i puste koncepcje, ale gęsta, wibrująca i karmiąca energia, którą będziecie czuć w swoich sercach i trzewiach. Tak, w swoich trzewiach. A więc dobrze, zacznijmy od tego, co najprostsze, od tego, czym jest istnienie. Istnienie zaczyna się od ciszy, od pustki, z której powoli wyłania się rozpoznanie jaźni, narodziny, jaźni. Jaźni, która wyłania się z pustki jak światło z ciemności. A ogień tej jaźni
nie jest piekielny, choć takim może się zdawać tym, którzy są zagubieni jeszcze, nienarodzeni w pełni. Boją się go. Boją się własnego ja. Istnienia, które nieskrępowanie, bezkompromisowo i niezaprzeczalnie wyłania się z łona kreacji. Tak, pustka jest małym dzieckiem w brzuchu matki. Pustka jest rozwijaniem się czegoś nieoczekiwanego, nowego, co w końcu się wyłania. W końcu są narodziny, płacz dziecka, radość, wielka radość, słodycz. Choć w tej słodyczy jest też nutka goryczy. I tym jest istnienie. Każdy z nas je ma w sobie. Każdy z was. Ponieważ my, archanioły, jesteśmy czymś trochę innym. Jesteśmy rodzajami grupowych energii. Tak zwanych aspektronów. Czyli grupowych aspektów, ale trochę odmiennych od tych, które są wszędzie dookoła. Są to archetypowe aspekty. Aspektroachrony, tak zwane. Brzmi może strasznie, ale to po prostu składniki, elementy. Trochę jak kwanty w tym układzie fizyki kwantowej, cząstek elementarnych, z których zbudowana jest kreacja. Z tym, że my jesteśmy kwantami psychicznymi, z których każdy buduje, jak z klocków Lego, własny świat, własną percepcję rzeczywistości. Jesteśmy pośrednikiem między tym, co eteryczne i niefizyczne, a tym, co namacalne i materialne. Oto archanioły. Niektórzy wiążą nas z anielskimi rodzinami. Istnieje bowiem historia kreacji, w której w końcu wszystkie narodzone dusze zaczęły się grupować w 144 tysiące anielskich rodzin. Tak, dokładnie tyle. Tak samo jak istnieje 144 tysiące archanielskich esencji. I ma to swój wielki sens, ponieważ każda z tych rodzin rozwijała rodzaj unikalnej energii, podwaliny kreacji. I jest to może ciężko ułożyć logicznie, ponieważ jesteśmy teraz w realiach kwantowej rzeczywistości, w której wszystko jest odmienne od tego, jak wy ludzie to rozumiecie. Jest to ukryte, wielowymiarowe, trochę chaotyczne, a nawet bardzo. A jednak istnieje w tym porządek, ponieważ my jesteśmy porządkiem archaniołów. Porządkiem wśród chaosu, energii całej kreacji. Ale wiecie, ten porządek właśnie teraz ulega zmianie. Zachodzi metamorfoza tego porządku. W takim aż stopniu, że my, zakon Arki, zakon archaniołów, przeszliśmy metamorfozą również. Nie jesteśmy już tym, czym byliśmy. A wiecie czemu? Ponieważ wy, ludzie na ziemi, wy, którzy chodzicie pod zasłoną zapomnienia, w tych biologicznych instrumentach, grając swoje melodie, gubiąc je, fałszując czasem, to znowuż wracając do swojej prawdy, odkryliście coś nowego. Coś, co
odmieniło cały wszechświat. I on już nie jest taki sam. I nadchodzi. Już wydarza się nowa era. Zupełnie nowa era. Teraz tego nie widzicie, bo wciąż jesteście w swojej iluzji spłaszczonej, skompresowanej rzeczywistości. Ale już niebawem, niektórzy z was już to widzą, ale niebawem widzieć zacznie to bardzo, bardzo wielu. Nowa era. Nowy zakon. Zakon, który już nie jest zakonem. Jest braterstwem i jest siostrzeństwem. A właściwie nawet to są nieodpowiednie określenia. Jest przyjacielstwem. Ponieważ nikt z nas naprawdę nie jest ani bratem, ani siostrą. Nie. To była iluzja. Jesteśmy po prostu przyjaciółmi. Jesteśmy duszami, które narodziły się z czegoś pięknego. Z czegoś, czego się nie da wysłowić. Z JHWH. Jak to się mówi w judaizmie? Z piękna źródła, które większość religii uważa za coś męskiego, ale to jest bardziej żeńskie niż męskie. A właściwie jest ani takie, ani takie. Jest to łono kreacji. Jest to najprostsza kreatywna esencja. Najprostsza kreatywna esencja w każdym z was. Tak, a my, drodzy przyjaciele, my jesteśmy w służbie dla was. Jesteśmy tym, co jest budulcami tej elementarnej macierzy kreatywności. Podwaliny całego istnienia. Chcemy, abyście to poczuli. Nie jesteśmy czymś wyższym od was. Jesteśmy czymś elementarnym, jak klocki Lego, z których ty budujesz swój dom. I tych klocków Lego było do tej pory 144 tysiące. To był porządek, to był zakon. Od niedawna jednakowoż jest ich znacznie więcej. A właściwie jest ich nawet mniej, jeśli chcesz. Ponieważ ty masz teraz wolność stworzenia własnych klocków. Pełną wolność. Do tej pory nie było to możliwe, ponieważ taki był nasz plan. Och, moi drodzy przyjaciele, ja, Michał, ten, który kocha prawdę i jest prawdą w każdym sercu. Ten, którego możecie wezwać zawsze, by sobie przypomnieć, kim jesteście i co jest rzeczywistością naprawdę. Ten, który przeszedł wszelkie korytarze hipnozy i labirynty kłamstw, aby odkryć światło. Prawdziwe światło. I ciemność. Prawdziwą, piękną ciemność, która nie jest straszna. Ja chciałem wam powiedzieć dzisiaj, że przestałem istnieć. Przestałem istnieć. Tak, jakoż istniałem przez wieki i eony czasu. To jest ten czas apokalipsy. Nie jest on jednak czymś katastroficznym, lecz czymś pięknym. I o tym chcę, byście pamiętali. To jest mój przekaz. Obecnie w całym omniwersie rzeczywistości zachodzi przemiana. Na waszej planecie zachodzi przemiana. W waszych wnętrzach,
zachodzi przemiana. I ona jest piękna. Choć czasem może wydawać się trudna. Łatwo w nią wątpić. Chcieć wrócić do tego, co było. Ale faktem jest, że to po prostu naturalny bieg rzeczy. Ufajcie, przyjaciele. Ufajcie sobie w tym. Ja ufam wam. Jestem Michał. W każdym z was. Trzymajcie się ciepło. Tak. Trzymajcie się ciepło. I toast. Tak. Ja, Michał, wnoszę toast za was. Za to, czego dokonaliście. Bo to jest, choć może teraz tego nie widzicie, jest wielkie. W prawdzie, miłości i nadziei, która jest w waszych sercach, kłaniam się nisko. Es Pawłem.